Cześć, w sobotę. Wiecie co, zasypujemy te doły po tej koparce. Ręcznie jest przerąbane. Próbowaliśmy dwa zasypać. Jesteśmy we trzech i jest źle. Dlatego jadę, wiecie co, po ten zgarniacz, który tam mam zrobiony. No i będziemy tym próbowali. Chociaż z grubsza, żeby te największe zwały ziemi przerzucić w ten dół. To potem ewentualnie łopatą podrównać, to już jest lżej. Że taka akcja dzisiaj, zaraz wam tam postaram się nagrać, jak to robimy. Tak się zastanawiam, czy nagrać. Może nagram, wiecie co, po niedzieli. No wiem, no podejrzewam, że większość z was to na pewno lepiej ode mnie umie to nawadnianie robić, także nie chcę robić jakiegoś tam instruktażu, ale po prostu może dla tych osób, co tam przymierzają się, jak to tam z tym walczyć, to by sobie po prostu zobaczyli. No mówię, żaden to instruktor, bo żaden ze mnie profesor z nawadniania, także robię to po prostu na swój sposób i no działa to, więc słuchajcie, no. Tak to wygląda, nie? I tyle. Ruszamy z lodami dzisiaj, także próbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do ziemi zrobiła robotę. Pozasypywane mamy te doły. Tam gdzie nie mogłem dojechać, to chłopaki łopatą wyrównają. A ja skończę jeszcze, wiecie co, przywiozę. Takie lekkie brony mam. Przelecę to tymi bronami. Nic, co tam jakieś mam trelinki akurat, to dociążę trelinkami. Porównam to ładnie. Zapinamy kichy na tym krótkim kawałku. Tą działkę mamy z głowy, na gotowo. I przejeżdżamy na następną, na tej drugiej. Tam widzieliście wczoraj na filmie. Magistralę już mamy rozłożoną. Trzeba tylko jeszcze dokręcić dwa korki i zrobić redukcję na te trzy rzędy i tareta, bo tam magistrali nie wpuszczałem w ziemię. Bo tam będzie inny rozstaw rzędu w przyszłym roku, jak ten idaret, no w przyszłym roku albo za dwa lata, jak ten idaret będzie wyrywany, więc po prostu tam się dorobi ten kawałek magistrali i tyle, a na razie zrobi się to na jakimś takim wężu, no nie wiem, tam, no coś tam rozkminię z tym, żeby to rozwijać wtedy, kiedy potrzeba. No i tyle, nie? Także tak wyglądają sprawy z tamtą działką. Zaraz to wyrównamy. I gotowe. I tak wiesz, nie? No właśnie o to chodzi, żeby ono tam luzu miało, nie? I tak lecimy. Thank you.